Hej, cześć! Witajcie w pierwszym odcinku z serii Kwadratowa Masakra. Dzisiaj z cichym wujem zbudujemy sobie jego szopę, która jest bardzo ładna i to wielka jaka. Przez pierwsze chyba 15 minut albo i 20 będziemy chodzić i szukać miejsca. Na początku chcieliśmy dotrzeć do spawnu, niestety nam się jakoś to nie udało, bo cichy wuj zbójnik. Jest to, zbój, jak sama nazwa mówi jego, haha. I od razu mówię, że na pierwszym planie domki, które się pojawiły, pokażę w następnym odcinku, przynajmniej mój. I w następnym odcinku wybierzemy również się do jakiegoś netheru czy do innego portalu. Tutaj są przeróżne mody zainstalowane. Jeżeli ktoś nie wie, to Kwadratowa Masakra sezon 6 jest właśnie na modach i mody są bardzo fajne. I bardzo przyjemnie się gra. I tam na początku, gdzie my jesteśmy, to jest nasza taka dolina. Dolina śmierci. Gdzie ja, Rox, Cichy i PSP Magister się zaczynamy tam budować. Ja na razie mam taką bardziej frontową tylko ścianę budynku. No ale dobra, zapraszam do odcinka, który jest dość dziwny. Który mi się 3 razy chyba crashował przez buty Cichego. Pływaki, ciche, cichobiegi. Dobra, tak więc dzięki i zapraszam. Angular Play zaprasza was na odcinek, subskrybuje go każdy z nas. Elo, H2.0, siemanko ludziska, jestem Cichy Wuj, a to jest pierwszy, super pierwszy, najlepszy odcinek z Kwadratowej Masakry. Kwadratowej Masakry! Najgorsze zaczęcie, rozpoczęcie ever. Siema, witam wszystkich, jestem Cichy Wuj, a ze mną... Twój pan! Teraz Angular się przywitaj! Twój pan, który zaprasza cię na odcinek, ale nie zawsze, bo musisz być naprawdę. Ze mną jeszcze są! Cookie! Lord! Jest Cookie! Jest! Co? Jest Lord! Jest jeszcze! Teraz wy się przywitajcie! Mabot. Babci zawsze zła kupa. Jeszcze Krzema przyszedł. Weź Krzema. No i teraz Angular, co robimy w dzisiejszym odcinku? No na początku proponowałbym, żebyśmy poszli na spawn. Właśnie, bo idziemy na spawna poszukać Cookiego, żeby mógł się przywitać. Tak. Angular prowadź. To będzie... Co to jest? Cześć, zaraz ci to minie. Zasadzie jakieś krzaki, nie wiem. Zatruwają. Chcę krzaku. Co robisz? Bo tak. A! Ty, Angular, pokażę ci coś. Patrz. No wiem, to slow motion. Ty chamico społeczna. Wrzucasz do mojej skrzynki te rzeczy? No. Okej, okay, dobra, o, dziękuję. Idziemy. Czekaj, bo teraz idź. Teraz idziemy, tak. Co? No, bo które sobie biorę. Gównem, tak? To sobie wezmę. Tak. Wow, to gówno spowalnia. Właśnie, kawału nie było. Kto chce powiedzieć kawał? Ty. Masz jedzenie? Nie mam. Dobra, to ja opowiem kawał. Gówne, ale jest jajko. Mam jedzenie, nie, czekaj. To z jajka to tam. Masz. Czekajcie, jakiś dobry kawał potrzebny jest. Ja miałem dobry. O, jest czerwony piasek, proszek. Wow. O nie, ja muszę wejść do buraczka domu. Czemu? O nie, zobacz co on tam ma. No Angular, prowadź. No to ja mam prowadzić, no to chodź. Oby nie oglądał tego. Dobra, bierz go, dawaj, bierz go. Bardzo fajnie pozdrojaś. Znalazłem glinę. Jej, będzie na krematorium. Ich kamico! Tam jest jeszcze creeper. Go zabijmy. W ogóle kawał miałem opowiedzieć. Angular, nie podłaś mi pod mój miecz! Tu jest jeszcze... Co jest gorsze od tego, robaka w jabłku? Jest. Jabłko w robaku. Gwałt. Aha, dobra. Powiedz kawał wilko. O dzieciach na drzewie. O, albo co jest gorsze od... 9 dzieci przybitych do 9 drzew. Ej, pogąb się tutaj. Jedno dziecko przybite do 9 drzew. A. Dobrze. Okej. Okay. To tego nie znam. Ty, Angura, dlaczego bijesz tego zombie? Tego, co to było? W ogóle patrzcie, kochani, co tu zdobyłem. Byłem dzisiaj sobie w cave'ie i zdobyłem. Ale ty masz długi miecz. Nie sandałki, to są te. Płetwy. Sandacze. Płetwy, zrobiłem sobie kask, który ponoć jest żółty. I patrzcie, jak szybko popylam, patrzcie, jak szybko pływam w tych płetwach. No to tak nie może być. Jak kurde jestem motorówkiem. No chodź, idziemy do tego, do kuki. No dobra, no to w tamtą stronę, chyba. No to prowadź, Angularu. To prowadzę, a potem ale jeszcze... nie wracamy się. Potem jeszcze... Czekaj, wracamy jeszcze, się, dobra, dam. O,
jeszcze będziemy musieli zbudować szopę. No wiesz, jest punkt... Zawsze w każdym odcinku buduje domek i musi być. Coś ty w las. Aha, to są ciernie. Domki, to, tam jak coś mówię do moich widzów, domki, te co są tam u mnie na tym, to później pokażę w jakimś następnym odcinku. Później będzie trzeba w ogóle do Netheru iść, ten portal zrobić. Jaką masz długą włócznię. Portal już jest. Długo mam dziwne, do tego, nie? Ale nie do Netheru portal, ten do innego świata też. O, a cóż mi... Jezu! A, zabito! A co to jest? No nie wiesz co to jest? O, zabiłem, dobra. Dobra, zabiłem. Ty, Bushmanie, tam powinieneś. Jestem mieć. Człowiekiem bagiem, mam kaloszki i ten. Idzie. Dobrze. To w ogóle co to za jakieś szambo? Dlaczego jesteśmy w szambie? No bo możemy. Orange Kosmos, co to za kwiatek? Orange Kosmos? No tak, tak się nazywa. Też? Dobra, mniejsza. Pustynia zła. Ej, mogę rzucić do ciebie dzidę? Nie. Dolar? O! Kurwa, nigdy dzięki. Nie mogę. No, chamie. To jest moja dzida! Moja dzida. Dobra, chodź, pokąpiamy się jeszcze w bagnie przez chwilę. O, ty! No weź nie kłam. O, tamtą! Na pewno? A! Na pewno. O, to nie. Co ty zrobiłeś? Spadłem. Nie, jest, widzę. Tam wilk jest. O. No co z tym idziesz? No idę! To coś słabo. Dochodzę. Dochodzisz? No. Dobrze. Mam długą dzidę. Na pewno tu szliśmy? Bo to, nie wiem. Bo coś mi się ten teren znajomy zabrał. Wiem, że w prawo będzie mieszkał Harry, to możemy jemu złożyć wizytę, jak nie wiesz, gdzie jest spawn. To chodźmy do Harry. Nie widzicie, gdzie jest spawn? Nie widzicie, gdzie jest spawn? Wiem, ja wiem. Szukamy spawna. A ty gdzie? Kto to? A to ty jesteś, Angular. A gdzie to kto to? Ja? Był sobie, cześć i przeszedł przez grześ. Tam jest jego dom! Znalazłem! Gdzie? Tam! O. Mówiłem, że jaka tam jest, chata. Widziałem. Jaka chata. A nie mówiłem? Dobrze mówiłem. Dobra, masz te dynamit? Mam dynamit, ale nie no, nie będziemy mówić, no co ty, jesteśmy gośćmi, nie możemy rozwalać tak ludziom dynamitu. A, no chyba, że, no to. No chyba, że mówić. Jesteśmy w gościach ukrzemy, no to co innego. No, ale wiesz, chwilowo nie jesteśmy. No, jesteśmy u Harema. Cześć, przyjacielu! Zbudował swoją markę. Zbudował swoją markę. Się ludzie bagien. On jest człowiekiem, on jest człowiekiem bagien, bo mieszka. O, a tam kogo jest dom? Tam jest krzemy. Co? O, masz dynamit. Melina Harema. No, Haremu, skorzystam z twojego piecycka. Nie obrazisz się, no nie? Żeby nie możesz było, skorzystać. To dorzucę ci się węglem w zamian za to. Spox. I wiesz co, Angular? Ja bym sobie szopę wybudował w takim strategicznym miejscu, że pomiędzy wami i pomiędzy nimi. Tak. Dobrze. Wiesz, żeby miał do wszystkich po połowie drogi. Dobrze. A nie, że do was mam blisko, a tam daleko. I muszę zapierdalać. Bo nie lubię zapierdalać. I uwaga, kochani, MTV Clips jak zwykle i to jest właśnie taki bardzo ciekawy odcinek, w którym pokazujemy, co się zmieniło. A tak naprawdę nic nie mogło się zmienić od poprzedniego odcinka, bo go nie było. No. To trochę komplikuje sytuację. Uwaga, to jest harem i on... Co robisz?
Mam tutaj taką hodowlę drzewek o mielackim balkoniku, bo potrzebuję dużo drewna, aby skończyć ten mój dziwny projekt. A to nie lepiej go zajebać krzemie? Nie. Dobra, a teraz czekajcie, trzeba chodźmy tam dalej. Ej, Angular, chodźmy tam dalej i spróbujmy. Ale gdzie ty polazłeś? Tam, zaskoczyłem. Chodźmy tam dalej. Ale gdzie tam? To tam, tu. Które tam? No to tam. Ale które? To w prawo. W prawo? A tu. Chodź. Chodźmy tam dalej, bo ja nie chcę mu niszczyć tego. Krajobrazu. Chcę sprawdzić ten dynamik. A to są kałuże. To są kałuże. Ty, czekaj, co to jest za... Co to jest? Zarobak? No, świetlik. Wow, świetlik. Albo chrząszcz. Ja. No nie. Czemu go zabiłeś? Ja! To on sam popełni samobójstwo. Ty, to jest wilk! Zostaw niego... Kurwa, znowu spudłowałem. Ty umiesz... Znowu! Ty, taki nie! Z ciebie... Gdzie ty? Niszczył moją dzinę! Kto? A widzieliś gdzieś tu pustynię? Creeper zniszczył ja mam dzinę. Twoją... Ja mam twoją dzinę. A, jest. To dobra, dzięki. Widzieliście tu gdzieś pustynię, czy nie? Pustynię? Ja nie widziałem nie. Gdzieś takie stepy. Nie wiem, czy się liczy. Co o Jezu! Ty kamie! Ale fajne to jest, ale ma mniejszą siłę rażenia niż zwykły dynamit. No ale znaczy, ty możesz rzucać chyba, tak? Nie wiem, mam jeszcze jeden, no to możemy spróbować. No, dawaj. No, możesz. No. Ale super. Fajne. Czekaj! Przez tak, rzucamy dynamitem. Z czego to się robi? Trafiłem go! Jak go? A! Z czego to się robi? Masz małą dzidę. Ja? Chyba ty. O. Dobrze. A teraz, kochani, część odcinka, na którą tak naprawdę od której powinniśmy zacząć, czyli budujemy szopę, ale musimy pójść kawałek dalej. Chyba ty. Ty mi pomożesz, przecież ja nie umiem budować. Chyba ty. No a ja umiem. Zaśpiewaj piosenkę, Angular. Sialane. Kopię diamenty. Kilo przeklęty. Dziś dla zachęty. Dobra. Bo to ja ci na grzebieniu zagrał? Co? Ten, nie. Przy podkład, a ty ten, zaśpiewasz. Harem umie śpiewać, niech śpiewa. Zaśpiewacie oba. Nie. Śpiewaj wilki, bo coś tam. Dobra, cicho. Czekaj. No jest nadal za blisko niego, ja nie chcę być tak blisko niego. Muszę być nieco bliżej też was. Ja bym to zrobił na skraju tej dżungli. No wiesz, gdzie my mieszkamy? Tam. No, czyli? No to. Też tak myślałem. Uważaj! Co to? Dlaczego nawet staw chce mnie zabić? Te mody staw. Są jakieś satanistyczne i piekielne. Tu wszystko chce mnie zabić. Nawet staw. Bo jesteś kałuża. Słaby. Czekaj, tu się zaczyna ta dżungla. Ja nie chcę być dżungli. Chcę być człowiekiem bugiem. Nie. Koordynaty. W sumie, czekaj, pójdźmy tam. Na pustyni tu możesz się. O! Tu jest idealna miejscowa, zobacz. Tu jest bagno. O, zakuję. Odezwij się. Dzień dobry wszystkim. Kto to? O, dzień dobry. Kto to? Przywitaj odcinek, przyjacielu! Ale kto to, Rox? Hej, witam wszystkich czy bardzo serdecznie. Czy wy nie napisaliście na kanale, że tu nagrywamy? Nicle. Między drzewami. Tak robimy razem domek, co na to? Między drzewami. Hmm? Dobra, to rób ja tu. Tu będzie masz. Ja tu timelapse kręcę. Timelapse? No. Budowania szopy. Dobra, poczekaj. Ej, mam 60 tego łuda. Opatrz. O, to akurat tego samego możemy zrobić. O, to daj mi na podstawę. Zrobimy podstawę z tego ciemnego, a. Ale nie lepiej. Zrobimy ten. No, ale mam 60 tylko. No to wystarczy. Masz 30. I tak wystarczy, hopie. Przecież to będzie szopa. Gdzie ty widziałeś szopę wielkości domu? U ciebie. No kurwa! To jest właśnie to, cichy buduje, no. Ej, to tak miało być, czy trochę tak, większy? Tak, dobrze. Czekaj, teraz tu. Ach. Czekaj, trzeba, wiesz co jest ważne, kluczowe? Żeby to było, o tu. I teraz tu się zakręcało, o tu. O tak. O, ty ładnie zakręcasz. Dobry jestem, nie? Opie, ja bym tak nie umiał. Szopa ludzi bagiem. Kurw! Demolek. No. Ja o mam się... kurcze pieczę. Zaku! Zaku. Zezwij się.
będzie mogli zgonić. Nie. Tak. Nie. Jest ściana. Nie. Tak. Nie. Tak. Chyba ty. Ej, bez takich. Pierdol. No znowu spudłowałem, nie umiem budować. Spudłowałeś. Angular, zrób craftbooksa. Potrzebujemy drzwi i tych paneli. Paneli Anderson. Nie, paneli, nie paneli. Chociaż Pamela też by się mogła przydać. Panela Anderson. Pamela Anderson. Co robisz, drzwi czy panele? Pamele. Pamela. Spoko, do spania. Chyba ty. Dobra, i teraz czekaj. Trzeba wejść. Dlaczego położyłeś te góry? Co? No bo tak się. To. Nie umiesz budować. Mogę to tu postawić? No nie obsydian, mam diamentowego kilofur. Człowieku, cały dzień będę to rozwalać. 5 minut tylko. O! Wiesz, co można zrobić w 5 minut? Szopę? No na przykład. Chyba ty. Rób tą szopę, chłopie. No budujesz szopę, spokojnie. Nie budujesz. Jeszcze podłogę, ej! Masz kobla? Weź no, mi podłogę, nie zrób, mam. Mi zrób mi podłogę z tego kobla. No to daj. Hop! O, zobaczcie. Beat! Uwaga! A ty śpiewaj! No już, le... Dawaj, gitef majonez. O tak, dobra. Ciemno. Nie mam pochodni, przykro mi. Jeszcze czekaj, bym musiał... Dobra, nieważne. Patrzcie kochani, szopa gotowa! Dum dum dum. Szopa prawdziwego człowieka magii. Pum pum p. Jeszcze potrzebne są pochodnie, żeby się paliło w niej światło. Op. Tak, a po co ci światło? Op, op, op. Opa Gangnam Style! Tak? Hop, hop! Yeah, sexy lady! Cichy wujsz! Nic. Albo czekaj, to teraz zagram ten, czołówkę z Dragon Balla. Jak to szło? Ja nie wiem, ja Dragon Balla nigdy nie oglądałem. Naklejki tylko zbierałem. Ej, ja z Dragon Balla tylko naklejki zbierałem i nic więcej. W tym, w wafelkach były. Nie fałszuj! Zrób ten, masz kobla, zrób ten. Ej, cicho cię słychać. No teraz lepiej. Będzie mnie słychać dobrze. Nie, tak samo. Ojej. Zepsułem mikrofon. No. Dobra, to co kochani, będziemy się połóż jeszcze ten piesek tam. Tu będzie. Czemu to się pokazuje, to się pokazywał delfin? No bo tak. Bo tak. Dobra. To kochani, ten odcinek był bez sensu, więc dajcie nam łapkę w bok i kciuk w dupę, pamiętajcie o tym. I czekajcie na następny odcinek, który będzie miał nieco więcej sensu. Ze mną był Angular, tam po drodze... A ze mną był Cichy. No.